pan myśli o Dniu Kobiet? W porządku. No, dobre jest to. No, w porządku. Co myślisz o Dniu Kobiet? No nic nie myślę. Nie wiem, czy to jest wobec. Rozumiem, w sposób jak czeskie, albo angielskie można. The Women's Day? In your country? No, I don't think so. Okay, what do you think about women? Well, wait, we have a Women's Day actually. I just realized we have one. Women are great. Bardzo fajne święto. Pokazuje to, że kobiety są dla nas ważne w życiu i że warto zawsze o nich pamiętać. To znaczy, no, niby przebrzmiałe święto, ale należy go uszanować. No, Dzień Kobiet już od dłuższego czasu, od parunastu lat jest obchodzony przez nasz kraj, przez naszych, prawda, przez nasze kobiety. Cały czas jest rzecz aktualna i chociaż już kiedyś było bardziej hucznie, dzisiaj już trochę tak mniej, ale cały czas się o nim pamięta. Nie wiem, co mam sądzić. To. Nie wiem, co mam sądzić. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że możemy uczcić taki dzień. Jestem zagubiony, co ja sądzę. No pewnie jest, skoro już jest, to warto go wykorzystywać i kultywować, bo coś wydobywa na wierzch, co może nie doceniamy na co dzień. Tak myślę, co to jest. Jakąś szczególną rolę kobiet. Myślę, że dla tych panów, którzy naprawdę cenią kobiety, ten dzień nie jest potrzebny. Robią to na co dzień. Właściwie to nie mam na ten temat zdania. Jak sobie ktoś chce obchodzić, to obchodzi. No ja raczej, kochanie, nie obchodzę, prawda? No jakoś tak, nie czuję tematu po prostu. No super dzień. Tak jak dla mężczyzn jest dzień, tak i dla kobiet jest dzień. No tradycja komunistyczna zdecydowana, także ja myślę, że po prostu, ale i tak daję kwiatek żonie. I goździki czy nie? Nie, nie jeden goździk tradycyjny, tylko jakiś prezent. Tak. Jakieś pończochy? To, może być. Co ja sądzę? No nie wiem, z tych dzień jak dzień, nie? Tylko, że no, kobiety mają jakiś swój specjalny dzień. Musimy im podziękować za to, że są, bo się przydają. Podobnie, no, kobiety zawsze trzeba szanować. Raz w roku można je wyjątkowo traktować. A czego pan życzy kobietom? Władzę nad światem. Tak, mam życzenia dla kobiet. Bądźcie zawsze dla nas inspiracją w stawaniu się coraz lepszymi. Najlepszego, żeby były. No nie wiem, żeby były szczęśliwe od swoich mężczyzn. Czegoś dobrego? Może... Ja życzę uśmiechu swojej kobiecie i wszystkim kobietom na świecie. Dokładnie tak. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i szczęścia. Tak, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. No wszystkiego najlepszego, żeby ich, powiedział, te postulaty, które one zgłaszają do o wolność, o takie równouprawnienie, żeby były przestrzegane. A uważa pan, że faktycznie są zasadne takie postulaty, że kobiety mogą czuć się jeszcze w naszym kraju nie do końca równouprawnione? No tak, ma pan rację, bo tak uważam, że mimo że niby mają wolność, a jednak narzuca się im pewne reguły i to jest trochę nie w porządku. Jego najlepszego wszystkim kobietom życzę. Zdrowia, pieniążków, miłości. No i tyle. Szczęścia przede wszystkim w życiu. Żeby miały takiego męża z poczuciem humoru. Dobrych mężów, grzecznych dzieci, tak? No i dużo miłości na co dzień. I żeby były szczęśliwe. Zdrowia, szczęścia i pomyślności takie tradycyjne chyba, nie? Tak na szybko. A tak na wolno? A tak na wolno to musielibyśmy siąść, kawę wypić, coś wymyślę. No, długiego życia, jak to się życzy wszystkiego w takiej sytuacji. Miłości, szczęścia, pieniędzy, dobrej pracy, no i zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i uśmiechu.
A swojej kobiecie czego pan życzy? Jeszcze pieniędzy, dużo pieniędzy. A swojej kobiecie? Nie mam. No, ale ogólnie kobietom. Nie mam kobiety. No właśnie stoją tam. Szczęścia, pomyślności i zadowolenia z męża. Pan, no może już tak nie wnikajmy w te sprawy, tak? No to takie do kamery to może wolałbym, nie, no to może... Pół serio woli pan, tak? Dobrze, no to w takim razie... Ale znaczy nie jestem jakimś wielkim fanem jakichkolwiek uroczystości i tak dalej, także... No i ten dzień też tak mija jak kolejny dzień strażaka czy coś takiego, prawda? Stań, no i, ależ oczywiście, no pewnie, no a czekoladki, no jasne, tak. Żeby nie było żonie smutno, bo jak wszystkie kobiety dostaną, no to no, na tej zasadzie, no żeby, a nawet córce coś tam czasami tak, ale to na tej zasadzie, na tej zasadzie. A jaka jest ta szczególna rola kobiet, bo pan o niej wspomniał? Są źródłem życia. 8 marca marcowy wiatr z odświętną miną do miasta wpadł. Wbiegł do kwiaciarni przed 8 już i kupił bukiet z 1000 róż. Ja nie mam bukietu z 1000 róż, ale mam życzenia dla wszystkich kobiet. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, powodzenia w każdym działaniu i dla kobiet też tej władzy nad światem, o której była mowa, a dla Ani, dla Doroty i dla Małgosi. Wszystkiego dobrego, niech się spełniają wasze marzenia. Bardzo gorąco was pozdrawiam i ściskam wszystkie trzy.